transkrypcji homilii ojca Augustyna starałem się oddać sens jego wypowiedzi, aby przekaz był bardziej zrozumiały dla odbiorców zagranicznych po przetłumaczeniu polskiego tekstu. Kanał istnieje dzięki waszemu wsparciu. Dla mnie wejść do kaplicy to wejść na pole bitwy. Widzę, że nie przychodzę tutaj, że nieprzychodzenie tutaj to jest dla mnie klęsk. Jak ja tutaj nie przyjdę, nie poświęcę czas Panu jakiś, bo zaofiaruję to sobie, ten czas, i to już jest początek grzechu. Kiedy unikam wojny w modlitwie, spotyka mnie klęska grzechu. Rozumiem, dlaczego teraz Dawid poszedł do Rabba. On już wiedział, że jeśli nie pójdzie na wojnę, upadnie z drugą Batrzebą. A dość miał z tą pierwszą cierpienia. Starczyło. Następne wiersze tego tekstu opowiadają o tym, jak Rabba zostało zdobyte. Sytuacja jakby się powtarzał. Znowu jest oblężenie tego miasta, ale tym razem Dawid idzie na wojnę, nie zostawia Joaba samego, nie ryzykuje, pozostając w domu. Jest jeszcze czas wojen. Dokonał pokuty i dlatego ma zwycięstwo i wynagrodzenie. Kiedy czytałem ten opis i rozmyślałem nad nim na medytacji, zatrzymywałem się nad każdym wierszem i próbowałem przyswoić sobie ducha pokuty. Podobnie było, gdy czytałem modlitwy innych bohaterów z Biblii. W końcu postanowiłem też się tak modlić. Modlić się w skrusze, w ciemności, w ciszy, leżąc przed Bogiem i rozpoznając swoje grzechy. Nie zadowalając się tak zwanym rachunkiem sumienia przy komplecie, przy którym i tak rzadko kto kiedy sobie przypomina chociaż nawet jedną wadę. Bo taka jest prawda, co się oszukiwać, nie? To się stało tylko rytuałem, to nie jest rachunek sumienia. Ale dokonać prawdziwego rozeznania swojego grzechu, człowiek musi mieć trochę czasu. Nie wystarczy mu 3 minuty. Przez 3 minuty to można ziewać. I szukałem. Wchodziłem w ciemność i szukałem. Rzuciłem się przed Bogiem jakiś czas temu i poczułem, że przed Bogiem jestem taki jak lodowy kamień rzucony w żar ognia. Że coś wokół mnie jest, ale we mnie nic. Czułem, że jestem otoczony jakimś pancerzem obojętności na Jego obecność. Że nie stać mnie nawet na najmniejsze poruszenie żalu. I że ktoś mnie wygania z kaplicy. Że ktoś mi mówi, tu jest nudno, co tu robisz? Bóg jest nudny. Zafunduj sobie jakąś atrakcję. Może na tarasie. Ale czekałem na Niego długo. W końcu poczułem, jak rozdziera moje serce, duszę. Jego obecność jest ogromna i miłosierna. Trzeba poczekać na Niego, on tak szybko nie przyjdzie. Próbowałem nie zadowalać się tą świadomością, a że już się modlę i wyjść. Bo też jest taka pokusa, sprawdziłem ją. Człowiek w tym momencie, kiedy już poczuje, że Pan jest obecny, to mówi, no to już fajnie, to lecę, bo już się dobrze poczułem. Próbowałem nie zadowalać się tym wszystkim. I przejść również satysfakcję z tego powodu, że się modlę. Nie chodzi o satysfakcję. Zobaczyłem, że wszystkie moje dotychczasowe pokuty, pospowiedzi, to była farsa. Kpina z Boga. Że to było jak płacenie rachunku za światło. Jak mandat za przekroczenie na ulicy. Bezduszne, bezuczuciowe, załatwienie sprawy sumienia z kontrolerem ruchu na autostradzie, jaka wiedzie do nieba. Czyli ze spowiednikiem. Przepraszałem Boga za to, że tak niepoważnie go traktuje. Najpierw to. Zupełnie jak moi przodkowie, dziadkowie, rodzice, gdzie Bóg był tylko dziadkiem na chmurze. Który był trochę przygłuchy, niedowidział, ale z kultury trzeba było go od czasu przeprosić za nieodrobione lekcje czy opuszczony paciorek. Długo się modliłem i wchodziłem głęboko w swoje wnętrze. Czułem opór, jakby coś we mnie sprzeciwiało się takiemu wchodzeniu w prawdę o swojej bezbożności. Zobaczyłem liczne grzechy. Wszystkie sobie je postawiłem przed oczy. Żadnemu z nich nie pozwoliłem uciec i ukryć się przed moją uwagą. Nazywałem grzechy po imieniu. Wchodziłem głęboko w ich korzeń. Przypominałem sobie, skąd one się mogły wziąć. Przypominałem sobie grzechy moich przodków, moich rodziców. Widziałem powiązanie. Demony się wiły i chciały się ukryć jak jaszczurki przed moim wzrokiem, ale nie puściłem. Dotąd je trzymałem przed oczami, aż poczułem, że ich nie chcę. Bo przez długi okres czasu coś we mnie wołało, pragnę ich.
Zmuszałem siebie do tego, żeby poczuć wstręt do nich. Widziałem tam swoją dumę, lenistwo, niechęć do modlitwy, pogardę dla wielu osób, obmowę, pożądliwość, chciwość, wszystko, wszystko naraz. Widziałem też również ten grzech, który najbardziej mnie gnębi. Próbowałem płakać nad sobą, ale jakoś nie wychodziło. Zrozumiałem więc, że nie pokutuję, że nie mam autentycznej skruchy, bo nie widzę całkowitego zła. Poczułem natomiast, że im głębiej się upokarzałem przed Bogiem, Jego miłość i moc przenikały mnie. Aż moje ciało zaczęło drżeć od obecności. Przechodziły przeze mnie jakieś fale niewidzialnych mocy. Czułem, że On jest. Drugiego dnia, kiedy położyłem się przed Nim i znowu zacząłem przypominać sobie swoje grzechy, grzechy mojej rodziny, grzechy moich dzieci duchowych, za które też jestem jakoś odpowiedzialny. Czułem pustkę, ciemność, jakby nieobecność Boga, ale zostałem i dalej rozdzierałem serce, ile tylko potrafiłem. Później trzeci dzień, czwarty, piąty, szósty. Później zaczęło się. Ktoś zatelefonował do mnie, że czuje wolność w swoich zniewoleniach, ktoś to się u mnie spowiadał. Jakaś egzakonica, która była zniewolona od 3 lat alkoholem, była już pijaczką, po raz pierwszy od tego czasu nie upadła w ciągu 3 tygodni ten grzech. Zaczęła bowiem praktykować tę modlitwę skruchy. Ktoś inny znowu dał mi jakiś sygnał, że coś się w moim życiu zmieniło. I mówię, pokuta zaczyna przynosić owoce. Nie można mi było powiedzieć, a to z mojego powodu, widzisz, na pewno byś nie wyszedł, nie wyszła z tego, bo ja tam pokutowałem. Wiedziałem, że nie mogę tak mówić. Nie wolno mi było tego robić. To, co jest prawdziwe przed Bogiem, musi być ukryte przed Nim. Znają pokutę ojcowie pustyni, nazywali ją penthos, czyli przedłużenie chrztu, ponieważ przy pokucie lały im się łzy, aż żłobiły im się policzki od łez. Znali ją mistycy, wiedzieli, że od niej zaczyna się właściwie wszystko. Nawrócenie, przemiana, miłość, żal. Jest to jak szczelina w murze, dzielącym nas od Boga. W prawdziwej pokucie towarzyszy wiele różnych przeżyć zachodzących w naszej duszy. Takie głębokie wejrzenie w nasze życie musi po pierwsze spowodować zasadniczą jego przemianę. To nie mogą być tylko słowa czy powierzchowne gesty, będące spłaceniem religijnego długu, ale wewnętrzny żal z powodu pewnych naszych uczynków. Tylko trzeba się naprawdę przekonać i zobaczyć, że to, co się robiło, co się żyje, co się myślało, co się czuło, było złem. Być absolutnie o tym przekonanym. To jest zło. I dopiero jest wyznanie. Ale wyznanie też niemożności pokonania dziedzicznych złych skłonności. Człowiek musi też zobaczyć, że nie może sobie poradzić z tym. I to już jest sygnał, że doszliśmy do właściwego momentu pokuty. Że widzi cały ogrom zła i boi się, bo widzi, że pragnie tego zła. Że nie ma siły tego zmienić. To jest dobry stan do przyjęcia łaski. Uczucie bólu i nieznośnego ciężaru staną się lżejsze po wyznaniu oczywiście tych grzechów na głos. Wiadomo komu i gdzie. Może być to trudne z powodu uczucia wstydu, ale kiedy już usłyszy się swój głos wyznający konkretne grzechy, zaczyna się odczuwać też poruszenie emocjonalne. Pewien rabin powiedział, łatwiej wyjść z Egiptu, niż sprawić, żeby Egipt wyszedł z nas. A jednak Bóg dał nam klucz do tego, by się tak właśnie stało. Duch pokuty, duch skruchy, jest owocem nawrócenia. A przejawia się on następująco. Trudnością, nawet w złapaniu powietrza, może nawet i wzdychaniem, jęczeniem, lamentowaniem, ubolewaniem, napięciem emocjonalnym, czy aż nosi w środku. Uczuciem przygnębienia z powodu własnych złych uczynków. Nie jest to rozpacz, czyli smutek szatana, tylko to jest ból, płacz. To wszystko oznacza prawdziwą pokutę lub skruchę. Człowiek aż woła wszędzie, myje zęby i mówi, Boże, zmiłuj się nade mną, co ja zrobiłem? Idzie korytarzem i czuje ból. Wszędzie, na każdym kroku ten duch pokuty go ogarnia. Ale rozpoczyna się tutaj. Kiedy człowiek się rozłoży jak placek przed Bogiem. Niech jednak będzie mi jeszcze i to dodać, że nie wystarczy raz zafundować sobie komfort pokuty, żeby siebie zadowolić, że się nie jest takim skończonym. To trzeba wiele modlitw uczynić. Wyjdzie z nas wszystko. Może nawet ku zdziwieniu upadniemy znowu w stare grzechy, zapewne nieopłakane.
Ale może lepiej, wreszcie zobaczymy, co w nas drzemie. Lepiej ją obudzić bestię i jej się pozbyć, niż udawać, że wszystko jest dobrze, gdy ona drzemie wewnątrz nas. Pokuta ma różne znaczenia. Słowo pokuta, skrucha, noham w języku hebrajskim może oznaczać też po hebrajsku nie tylko głęboko wzdychać, jęczeć, opłakiwać coś, użalać się w sobie, profunde suspirawi, czy tak głęboko się naprawdę przejąć sobą, ale też noham, skrucha w języku hebrajskim oznacza pocieszyć. Pocieszenie jest przecież jedynie wtedy prawdziwe, gdy jest efektem głębokiego zasmucenia nad sobą. I to jest to bardzo ciekawe skojarzenie związane z tym słowem hebrajskim, w tekście biblijnym. Jeremiasz też mówi o kielichu pocieszenia, który daje się na stypie po zmarłym, w 16 rozdziale. I używa właśnie celowo tego słowa, ponieważ zawiera ono w sobie przedziwne tajemnice, smutku i radości. Głębi uczuć, zapewne o wiele głębsze niż ów kielich, o którym mówi. On mówi tak, ani nie dadzą mu kielicha pocieszenia po jego matce i ojcu. Mówi też o pocieszeniu, jakim się powinno obdarowywać żałobników po zmarłym przełamaniu chleba. Lenachmo almetch. To słowo więc ma w sobie ukryty głębiej niż smutek żalu, skarb radości. Jeśli człowiek głęboko wejdzie w smutek nad swoim grzechem, to od dołu. Kanał istnieje dzięki waszemu wsparciu. Zapraszam na kanał Inspiracje. Link zostawiam w opisie.